Hej, witajcie moi kochani drodzy widzowie. Losowanie osób, które wygrały. Osób, które wygrały zaproszenie, zostało przeprowadzone przez bota na Discordzie serwerowym świata Infinity. I tutaj macie, moi kochani, wyniki. Ja dałem tylko komendę do losowania. Bot rozlosował te 5 osób, które wygrywają. Gratulacje oczywiście wszystkim. Tym, którzy nie wygrali, a wzięli udział, no życzę powodzenia w następnych losowaniach, w następnych konkursach tego typu, które mam nadzieję, że się pojawią już wkrótce. Co więcej, będę Was informował na bieżąco. No i co, raz jeszcze gratuluję tym wszystkim osobom, tym 5 osobom, które wygrały. Wasze niki oraz ID już poszły do zarządcy i dostaniecie zaproszenia w najbliższym terminie po publikacji tego odcinka. No i co, kochani, mam nadzieję, że ci, co nie wygrali, nie zrażą się, bo mówię, będą jeszcze sytuacje, będą jeszcze okazje do wygrania takiego zaproszenia. No niestety samego losowania tutaj nagrać za bardzo nie miałem jak. Po prostu bot rozlosował. Ja dałem tylko komendę do rozpoczęcia i rozlosował tutaj tych 5 oto zaproszeń, właśnie tych 5 osób. No i co? Zapraszam do dalszej części odcinka, w której trochę sobie poklikamy, trochę polatamy, pokażę Wam moje dodatki, o które prosiliście i życzę miłego oglądania. Ej, witam Was bardzo serdecznie, jesteśmy już po losowaniu. Polatamy sobie troszkę Zacharowskami, w sumie pobijemy jakieś dwójki, dzisiaj tylko na Infinity. Dzisiaj tylko na Infinity, no i zaczniemy sobie właśnie od Wenry. Jest Wenra, cyk, bijemy sobie i mamy złotko, okej, okay, teraz jeszcze byczek, na byczka, Borgorosa, no i później zobaczymy chyba na STS mam maga ustawionego. Chyba na STS-u jest i tutaj niestety zwyklaczek. Zobaczymy gdzie on jest. Albo jest na STS, albo na tajemniczej siedzibie. I mam nadzieję, że na tajemniczej będzie i mam również nadzieję, że będą dwójki. I się nie myliłem i nadzieja się spełniła. Dobra, cyk. I jeszcze teraz idziemy Gotthardusa sobie ubić. No widzowie, powiem Wam tak. Licytacje, niedługo licytacje eventowe, to co z takich ważniejszych tematów, to właśnie te licytacje eventowe. Muszę sobie dokładnie przemyśleć co, jak, gdzie, kiedy, po co i dlaczego. Dlatego no będą kurde tęgie rozmyślanie i wymyślanie, także no trzeba się będzie przygotować na mocną burzę mózgów, bo jednak no chciałbym sobie już ewentualnie zakupić nawet wyposażenie do tych 6 postaci, które tam będę kiedyś planował, mimo że ta 6 postać to jest naprawdę odległo, o Jezu, to jednak no chciałbym sobie to już mniej więcej zaplanować, jakby to miało wyglądać. Oczywiście no wiecie, wszystko się tam może z biegiem czasu zmienić, gdyby na przykład, no nie wiem, przenosiny mi weszły, czy coś takiego, no to też zaraz by była zmiana jednego przedziału, bo tam mam jakieś fajne kół, zmiana drugiego, bo coś, bo szkoda by było mi na przykład, no nie wiem, 4 zbrojek na 83 na tanca, czy coś, czy fulle kół legendarnego, eventowego, no to wiecie, no to można by było coś pokminić, żeby coś ciekawego z tym zrobić. A tak to chciałbym no mniej więcej się tak już uzbroić w ekwipunek, no na pewno na 300 tropiciela, to jest taki, że tak powiem, top tier u mnie, top 1. No top 2 to jest 184 tropek, no i tutaj też jest rozkmina i zagwozdka, czy na tego 184 kupować też bronię na 190, bo jest oczywiście możliwość, że ten przedział będę przebijał na 190 kiedyś. Aczkolwiek na razie no 184 zostaje i się nie rusza. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle tu jest z klanowiczów. No tak średnio ma 38, no to nie pomoże. Dobra, bijemy się w takim wypadku ze złodziejaszkiem. No od ostatniej walki zmieniło się to, że mam nowe buty. I dostałem komentarz jeszcze, że nie bij gniewem mobków. No to nie biję, no to będzie tylko szybki i gorący szedł na zmianę.
No i jak widać, no idzie dość łatwo. Jeszcze jakiś dotyk mógłby się wziąć na koniec, co by mnie wyleczyło. I co mamy z złodzieja? Mamy skrzyneczkę, także drop taki sobie. Drop taki sobie, no nie urwało. Moja szósta skrzyneczka to jest, którą mam tutaj w ekwipunku. No mówię, dozbieram ich trochę, no i zrobimy na jakimś odcinku sobie opening. Możliwe, że podczas licytacji dodatkowo sobie zrobimy, w sensie podsumowania licytacji, dodatkowo sobie zrobimy wtedy opening. Będzie tych odbierania z poczty troszkę, będzie troszkę właśnie tych skrzyneczek, albo przy jakiejś loterii na przykład, czy przy kupowaniu kuferków, jak wyjdzie jakiś fajny sezon smoczych kuferków, no to może się wtedy coś zakupi. A tak to na razie sobie to daruję. Myślałem, czy by sobie teraz nie skoczyć za karmazynowym mścicielem, no bo złodzieja w miarę się udało jakoś sprawnie znaleźć, ale to przez to, że już cały Eder sobie obskoczyłem sam. Również obskoczyłem sobie fortyfikację, cały fort w sensie Eder, tam razem z tą ciemnicą szubrawców. No a karmazyna jednak też troszkę się szuka i zastanawiam się, od której strony go szukać. I chyba tepniemy sobie tym ziomeczkiem, on następnie tam daleko, daleko. Hen daleko następnie, to sobie wtedy będziemy mogli zacząć szukać od jakby od tyłu, od końca. No mam nadzieję, że w kanionie szaleńców gdzieś się karmazyn nam kryć nie będzie. No jak widzicie, mam też dodatki z Revo zainstalowane. Mam dodatki z Revo. Dobra, nie, zaczynamy normalnie od początku szukać, nie bawimy się w jakieś wydziwienia. Mam dodatki z Revo zainstalowane. No brakowało mi trochę tego, można powiedzieć, płynnego poruszania się. Tego takiego właśnie ujednolicenia poruszania się, gdzie to jest wszystko takie płynne. Mimo że ja wiem, że to jest spowolnione, po prostu jest to spowolnione, spowolniona animacja wszystkiego, żeby to właśnie płynnie chodziło i nie było żadnych takich, wiecie, przeskoków, ale przeskakujesz dwie kratki, później trzy, później jedną i wiecie, to jest takie właśnie no, można powiedzieć, nie tyle nieprzyjazne dla oka, co teraz to poruszanie jest zdecydowanie bardziej przyjazne. No i postawiłem na to, postawiłem również na dodatek szybkiego przechodzenia, bo jakoś tak, no nie mogłem się, kurde, kochani, przystosować do tego czekania, aż mi się ta mapa załaduje, więc szybkie przechodzenie, że tak powiem, znowu wkupiło we mnie swoje łaski, także no wkupiło się u mnie i pewnie zostanie na długo, długo, bo no tak jak na przykład złodzieja się szuka i wiecie, co chwilę się przechodzi przez mapki w tych domkach, nie domkach, no to można się było naprawdę posrać od tego przeskakiwania z jednego ładowania na drugie ładowanie. No nie było to ani przyjemne, ani nic tego typu. Także no, postawiłem na te dodatki, bo o dodatki zostałem zapytany w komentarzu, także zaraz też te dodatki wam pokażę. Omawiać tych dodatków nie będę, bo są to standardowe dodatki proste, poza tym każdy może sobie wejść, zobaczyć, a zostałem po prostu poproszony o to, żeby je przedstawić, także zaraz sobie stąd wyjdziemy i chodźmy w tamtą stronę. A moje dodatki prezentują się następująco. Proszę, procentownik, sprzedaż, kto tu jest, minimap, autofight, minutnik, notyfikator, zjadacz złota, QG, czcionka, keytalk, speedseller, titan helper, log walki, ile expa, clean chat, obramowania, paski życia, kolory ataków, change charakter, depo search, wyszukiwacz, w sensie no wykrywacz herosów, ID itemu, grupka szybka, quick show EQ, load filter, titan helper i motyw. I to są moje wszystkie dodatki. Także nie ma ich jakoś bardzo dużo. Jest kilka takich, których mogłoby nie być, które tam za wiele nie zmieniają. No na pewno ja mam ten dodatek z czcionką, bo on też, można powiedzieć, troszkę mnie urzekło to. Ten wygląd taki przyjemny jest. Przyjemna jest ta czcionka, naprawdę jest przyjemna. Miło się na to patrzy. A o to chodzi w tej giereczce, tak? Żeby się grało przyjemnie, żeby robiło się to na swoich warunkach, że tak powiem. Dobra, teraz robimy szybką rundkę po herosach. No i co do losowania jeszcze, kochanie, co do losowania. No 5 zapków poszło, 5 zapków poszło. Mam nadzieję, że no ci, którzy nie wygrali, się nie zniechęcili, bo z tego co wiem, są to pierwsze zaproszenia, które dostałem do rozlosowania i prawdopodobnie pojawią się również kolejne. Prawdopodobnie pojawią się kolejne. Nie obiecuję tutaj, że będą, ale jest to bardzo, bardzo możliwe z tego, co
znaczy, można powiedzieć, dano mi do zrozumienia, tak, że to jest początek tego, co tutaj się będzie działo, w cudzysłowie. Dobra, zbijamy sobie dwójeczki, oproszę jakiś unikat nawet spadł. No, tu dawno unikatów żadnych z sekty nie dostałem, prawdę mówiąc. W ogóle ta sekta coś mi jakoś nie sypie, ani tymi herami, ani legami, tym bardziej. Cały czas tylko te zwyklaki, poty, strzały i tyle. I to wszystko, jeśli chodzi o kurcze jakieś tutaj rarytasy, nie wiadomo co. Dobra, kontynuujemy sobie poszukiwania karmazynowego mściciela i zobaczymy, gdzie się uda go znaleźć. No mam nadzieję, że w miarę sprawnie nam to pójdzie, bo jednak no nie chcę spędzić teraz całego odcinka na przeszukaniu karmazyna. Co prawda tych herosów za wiele do szukania w ogóle nie mam, bo no większość jest pozbijana takich, których mógłbym szukać. No mógłbym się przejść za demonisem, ale to jest heros taki, wiecie, no to jest heros po prostu, za którym kliknę sobie po sekcie, sobie pobiegam i może się znajdzie na tej zasadzie, tak? Ale to nie jest raczej heros, za którym lecisz i masz wszystko gdzieś inne. I tylko szukasz heroska, tak? No zawsze tam się któremu się dwójeczkę zbije, coś tam. Wiecie o co chodzi. No i co ja wam mogę jeszcze, kochani, powiedzieć? No to licytacja, no na pewno to jest teraz taki główny temat, który gdzieś tutaj się będzie przewijał na moich postaciach. Ze względu na to, że jest to ważne wydarzenie, tym bardziej na serwerze, na którym, no można powiedzieć, jako tako się zaczyna. O proszę, mamy karmazynowego mściciela i to w miarę dobry resp. W miarę dobry resp. Zachodnie rozdroża. Sprawdźmy, czy jest ktoś tutaj. No, on ma 38, tak 2 na 10, także sobie bijemy karmazyna i mamy unikatową zbrojkę na tropiciela. Także słaby lot, bardzo słaby lot. No ale cóż, no nie poradzi się nic. Także dwóch herosków znalezionych, zbitych, można powiedzieć, że szczęśliwie znalezionych w miarę prędko, jednakże loty nie były równomierne do szczęścia, które nam dopisało przy ich szukaniu. No niestety, bywa czasami też tak. Nie zawsze się dropi legendy, widzowie, prawda? No prawda, oczywiście, że prawda. No i co? Wypadałoby gdzieś teraz tego paladyna również ustawić. I tak myślę, gdzie no niby ten Tarmus Wooden jest niedaleko, ale... No nic, zobaczymy, co by tutaj dalej zrobić. No i dobra, kochani, jesteśmy. Przelecimy sobie dwójeczki na szybkości. No niestety. Omówię złoto tutaj. Zobaczymy, co da Borgos. Zobaczymy, co da sekta. A nie, na sekcie nie jestem. Na sekcie nie jestem, bo zbiliśmy sobie heroska. Nagrywam tą część troszkę później, więc teraz przejdziemy sobie na Nexus, gdzie zrobimy sobie mały porządek. Zrobimy sobie mały porządek tego typu. Porządek też będę musiał zrobić sobie na Infinity. Porządek mianowicie z depozytem. Tak, tak się prezentuje mój depozyt, jak widzicie. Tutaj jest po prostu zawalone wszystko jakimiś heroikami eventowymi, zwykłymi, z licytacji. No a tutaj same legendy. No i tutaj już zacząłem robić porządek powoli. Byłyby tutaj jakieś talizmany, tutaj jakieś teleporty unikatowe, troszkę tego się pozbierało. Torby, nie torby, stroje, jakieś heroiczne pierdółki, nawet odwiązanie jest jedno. Tu jakieś kolejne stroje, tu kolejne stroje. Tutaj mamy właśnie jeszcze niedokończony ten porządek. Tu mamy kupon na outfit, tu na torbę, tu przywołanie drużyny i mamy tego 4, czyli moglibyśmy to wymienić. Czyli mamy, można powiedzieć, 6 kuponów na teleport, bo te 2 wymieniamy na 2 te i tutaj są te 4 na 2 te i te 4 na 2 te, czyli mamy 7 nawet, 7 i mamy jeden kupon na outfit, ok. No ja sobie zrobię taki, można powiedzieć, jako taki porządek w cudzysłowie. Tutaj powrzucamy po prostu wszystko to, co jest jakkolwiek wartościowe, to muszę wymienić na denara. Już od nie wiem jak dawna wymieniam to na tego denara. Tu mamy kolejny teleport, jeszcze kamyk. Kamyk, wiecie co to jest? Na błyskotkę Tarmusa Woodena, o ciekawe. A no tak, wylicytowałem to z tej licytacji. No tak, dobrze, że pamiętasz, co licytujesz, Ali. Dobrze, że to pamiętasz wszystko.
co i po co licytujesz. Tak, tak, to bardzo, bardzo dobrze z twojej strony. Dobrze, fajnie, fajnie. Tu mamy EQ jakieś, ZPH, unikaty z eventów, właśnie jakieś takie podstawowe, można powiedzieć, itemki unikatowe. To jest spoko, nie? Ja zawsze lubiłem sobie takie na niski poziom unikaty połapać, tylko w większości to ja to do pokoju wrzucałem i to też do pokoju wyrzucę. To, co jest, może tak, to, co jest niezwiązane, no stąd tutaj zbyt wielu rzeczy niezwiązanych nie ma. Tutaj też teleporty, no ale teleporty to wolę mieć jednak w depozycie. A to sobie już możemy tak ustawić. Ok, tu unikaty właśnie. Tu jeszcze kilka itemów unikatowych jest. Tu jest kolejny i tu jeszcze młotek. Ok, dobra. I to sobie weźmiemy tu, to tu, bo to jest heropotek. Tu mamy jeszcze jakieś takie pierdoły. Błogosławieństwa sobie damy na samą górę, a to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, jeśli chodzi o błogosławieństwa, kochani, gdyż mam jeszcze jedną postać do wyczyszczenia, do depozytu. Wszystko muszę stamtąd wrzucić tutaj. No i teraz tutaj można powiedzieć, że zróbmy sobie coś ala porządek, bo to porządek nie będzie. Czemu mam to rozdwojone? To jest pytanie dobre. Ok, tu jeszcze unikat jeden. No z niektórych tych unikatów, na przykład z tych trzech, muszę sobie wyciągnąć ekstrakcję i po prostu to sprzedać, to zostawię. No bo to jest za tytoni, to też się sprzeda, bo to się już nie przyda. Ok, tak i tak. Dobra, powiedzmy, że wygląda to w ten sposób. Tu będą błogosławieństwa jeszcze i tutaj jeszcze teleporty się rozciągną. Dobra, w sumie wiecie co, możemy sobie to zrobić już teraz. To sobie odłóżmy i weźmy ekstrakcja. Ziób 1600, trochę się tego odzyska, 1800 i 1600. Ok, no trochę hajsu spadło, 5M, ale jest dużo, dużo unikatowej ekstrakcji i trochę, znaczy tego ekstraktu i trochę tej unikatowej waluty do ulepszania można, no tak to nazwijmy po prostu. A tego to ja się w sumie wszystkiego pozbędę. To poleci do pokoju, to się wymieni na denara zaraz. Czy ja stąd mam jeszcze coś takiego, co mógłbym tutaj przerzucić do depozytu, co mi się nie przyda? No mamy trochę błogosławieństwa, ale to sobie zostawię, co tutaj jest mana. Ok, to sobie możemy wrzucić. Tu mamy energię, to też sobie wrzućmy na razie. Tu mamy teleport katakumby, grań gawronich piór, to mi się raczej nie przyda, to wrzućmy. Włania aukcji zostanie, ucieczki niech będą. Tutaj takie teleporty, ok. Przywołanie na kolosa zostanie, potek zostanie i teraz stąd, co to jest? To jest tunel, wschodni tunel jaźni, to sobie tu złączymy. Ok, nawet to sobie ustawmy jakkolwiek powtórzę. No niech będzie, że ok, tak to sobie ustawimy. Dobra, no jest git, jest w miarę porządek, to do pokoju, to wszystko się sprzeda, hero się wystawi na aukcję. No i taki jest plan. Taki jest plan. No taki mały porządek sobie zrobimy, wystawmy za 18, niech będzie akurat taka cena mi się tu wklikała. Całą resztę odpalimy do Kendala. To jeszcze sobie, wiecie co, w sumie to też sobie wystawię na aukcję. Te unikaty 3. One mi prawdopodobnie nie zejdą, ale będę miał je tak to na skrzynce. Wystawmy je sobie po 2M. Po 2M. No jak zejdą, to zejdą, to będzie spoko, tak? To zawsze jest kilka groszy. A to sobie wszystko Kendala sprzedamy, no bo to zawsze wyjdzie kilkaset tysięcy z tego. Coś tam się zwróci za te ekstrakcje. No za jedną ekstrakcję powinno się zwrócić, to jest czy nie? Dobra, jednak nie. Z tych trzech itemów się nie zwróci, ale z całości może już tak. I można powiedzieć, że prawie żeśmy skończyli ten porządek, tylko jeszcze właśnie muszę wyjść na jedną postać, która będzie resetowana, kochani. Będę resetował tą postać, mianowicie mojego 210 tancerza Łoszczy. Czemu? Ponieważ no jest mocno średni, tym bardziej, że to był tancerz ostrzy wbity na potrzebę eventu. Po prostu chciałem nim coś tutaj ugrać w trakcie eventu, ale no, jak sami widzicie, nie wyszło. Dobra, chodźmy jeszcze do Idhan, na szybkość teleportujmy, wymienimy sobie tego denara do Karkahan, cyk, tutaj. No kiedyś na Boni tą postacią stałem. No jak widzicie tutaj, dwie pary łapek podpisane. No na razie tą drugą parę też tutaj trzymam, a niech będzie, na razie nie przepalam jej na nic. Nie, to... Dobra, cyk, denar, super. I wrzucimy sobie denara do depo. No kilka tych denarów by mi się przydało, nie powiem. Kilka tych denarów by mi się przydało, bym sobie zakupił drugą torbę 40 miejsc. Wpłaćmy sobie trochę hajsu.
755 milionów. Nie jest źle. Bo jedną torbę sobie zakupiłem. Ona 75 denarów mnie kosztowała. Zostały mi 52. Tu mamy złote samorodki, za które coś sobie w przyszłości kupię. Tutaj te unikatowe bronie. Same unikatowe bronie. No i tutaj heroiki i legendy. Tu są jeszcze błogosławieństwa w ogóle. Więc teoretycznie błoga mógłbym dać tutaj też. Ale to zobaczymy zaraz wszystko z drugiej postaci. Jednakże najpierw ogarniemy sobie jeszcze E2-eczki. Jeszcze ogarniemy sobie E2-eczki. Ja zaraz będę musiał zrobić kolejne cięcie, niestety. O, tutaj widzę dużo wiadomości od aukcjonera. No bo się nie posprzedawały itemy. I prawdopodobnie tutaj na tropicielu też. To sobie będziemy mogli akurat tropicielem szybko zajrzeć. Tak, tutaj tak samo. Będziemy mogli sobie szybko zajrzeć do handlarzy. Bo jeszcze muszę sprzedać wszystkie śmieci. Plus dokupić troszkę podków. Trochę by się podków przydało, nie powiem, że nie. Zróbmy to sobie tak, że tu mamy... Ja to po 5 dzieliłem zawsze, tak? Nie, po 4 to musiałem dzielić tak to, tak? Tak, po 4. Po 4 to dzieliłem. Czyli po 4. No, sprzedajemy sobie te teleporty, no bo ja mam kamyk na tą E2, także to nie ma z tym akurat żadnego problemu. Kupmy sobie 4 podki. Kurde, czemu ja kupuję to od tu, jak mogłem z test Huzal kupić? No nic, trudno się mówi. Trudno się mówi. Już się kupiło. 5 wpłacimy sobie też do depozytu. Zobaczmy, może coś się sprzedało. No niestety nic się stąd nie sprzedało. No nic, no to sobie weźmy wszystko. Wystawmy od nowa. 3 pary butów. 2 zbrojki naszej. Broń i pierek. Zobaczymy, powinienem mieć więcej tego w ogóle tu wystawione. Coś mi się tak kojarzy, a jednak nie. No to wystawmy to sobie po 17M teraz. Albo nie, wystawmy to po... Niech będzie 16 tym razem. Tym razem wystawmy po 16. Powiedzmy już ten 1M zejdziemy z ceny. 1M się zejdzie. I zobaczymy, czy to coś cokolwiek da. No i dobra, kochani. Jesteśmy. Jesteśmy. Itemki powystawione. Minęło trochę czasu od poprzedniej części odcinka. Ale to nic. Lecimy sobie. Gdzie sobie lecimy? Przejdźmy się za Demonisem. Herosik może stać, z tego co widzę, może stać, także lecimy, lecimy dur za nim. Przy okazji sobie będziemy zbijali E2, bo stoją, widzę, Satanin stoi, Zuf tam stoi, ale no co, jak co, Zufa ruszać nie będziemy, okej, cyk, i uleczymy się od razu. I lecimy. No i po losowaniu, kochanie, po losowaniu, odcinek z losowaniem. Mam nadzieję, że no całościowo Wam się filmik podobał. Oczywiście raz jeszcze gratuluję osobom, które się dostały. Myślę, że mogą liczyć od graczy, nie tylko tu ode mnie, ale ogólnie na pomoc w rozpoczęciu rozgrywki. Aczkolwiek zalecam początkowo na zapoznanie się z regulaminem, co by nie odwalić jakiejś głupoty i nie wylecieć za szybko, tak jak ja na przykład zrobiłem to na Stoners XD. No, ja wyleciałem tam za głupoty, za niedociągnięcia, za niedogadania i takie tam pierdu pitu. Suma summarum, mój błąd i teraz trzeba to cholipka trochę bardziej egzekwować, troszkę bardziej się tego wystrzegać i pilnować przede wszystkim. No i tak, no latamy sobie, latamy po tej sekcie. 3 E2 już zbite, teraz chodźmy do lochów, a później salę rozdzierania i na sam koniec zwiedzimy sobie mroczne komnaty, aczkolwiek no myślę, że jak demka znajdziemy, to raczej nie będzie on właśnie w tych komnatach, tylko gdzieś, coś mi się wydaje, że gdzieś tu w lochach czyha na nas. No kurde, no Bóg po prostu. Wyślemy sobie na klan. Miejmy nadzieję, że ktoś tutaj do nas przyjdzie, że ktoś w ogóle jest z klanowiczów, kto byłby w stanie nam pomóc w zbiciu dema, bo ja no, mogę potankować starszą odporności, w ogóle jako mag jestem w stanie to zrobić i chyba będziemy mieli klanowicza do pomocy, coś mi się tak wydaje. 2-3-7, nie, to za duży level ma, shit. Ajajajajaj. No pytanie, czy będzie ktoś, kto tutaj nam pomoże.
No nic, poczekajmy chwilkę. Dobra, no to próbujemy to w takim wypadku we dwóch. Ja dam sobie tarczę odporności. Damy sobie tutaj szadź. Od razu sobie przewrócimy manę. No i spróbujmy tego demka uwalić. Miejmy nadzieję, że jakiś srogie... Czy to był cebek? To był cebek. Że jakieś srogie hity tutaj będą wchodzić. I że nie wywalę się za szybko z many, bo to taka jest też możliwość. Dobra. Tarcza odporności. Teraz kilka zwykłych hitków. Okej, damy lodowy. Szać. Dobra, nie powinno być źle. Dajmy sobie chwilę skupienia. Tarcza odporności i F. I mamy jeden unikat, ale bez straty HP w sumie. Także no nie było aż tak tragicznie. Nie było aż tak tragicznie, jak się spodziewałem. Jeden unikat, no to taki na otarcie łez, można powiedzieć. W nagrodę za samo znalezienie. Takie, o, masz. Dobra, czekamy, aż tutaj podejdzie klanowicz. Zbijamy. No, jakieś dwa zwykleczki. Dwie potki i strzałki. Także nic ciekawego. Dobra. No i kochani, będziemy sobie kończyli już ten odcineczek. Demon znaleziony, tak na sam koniec, można powiedzieć, na pożegnanie. I teraz... żeby się dopełniło, zbijemy sobie właśnie Venrę i zbijemy sobie również Borgosa. Venrę i Borgosa. A konkretnie to Borgorosa. I będzie to tyle w tym odcinku. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki, subika. Wyczekujcie kolejnych konkursów, bo już niebawem no będzie ich więcej. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.